Jednym z przeciwieństw dobrego nastroju jest zasmucenie. Jakim zachowaniem ludzie nas zasmucają? Pomyślmy przez chwilę i spróbujmy odpowiedzieć. W jaki sposób ludzie mogą nas zasmucić i zasmucają nas? Gdy kłamią, gdy nas oszukują. Kiedy jeszcze ludzie nas zasmucają? Nasi bliscy, współpracownicy, może bracia i siostry ze zboru. Kiedy co robią? Kiedy przeklinają. To jest, robi się nam smutno. Brak? Ja trochę słabo słyszę. Brak wdzięczności, gdy nie okazują wdzięczności. Kiedy nas zdradzają. Co jeszcze nas w ludziach zasmuca? Gdy nas wyśmiewają. A co dzieje się z nami, gdy jesteśmy zasmuceni? Jak się wówczas zachowujemy, gdy ktoś nas zasmuci? No, smucimy się, tak. Czyli mina nam zrzednie. Robimy się smutni, jeśli chodzi o wyraz twarzy. Ale co w związku z tym jeszcze? Co za tym idzie? Jak się zachowujemy, gdy jesteśmy zasmuceni? Cierpimy, tak? Mamy jakieś uprzedzenie, jakieś zahamowanie. Wycofujemy się, milkniemy. Gaśnie w nas chęć do działania. Usuwamy się z życia tych osób, które nas zasmuciły. Czyż nie? Tak to się właśnie dzieje. Dzisiaj zgromadziliśmy się w święto zesłania Ducha Świętego. I mam propozycję, abyśmy porozmawiali o problemie zasmucania Ducha Świętego jako przyczynie braku Jego obecności i działania w naszym życiu. A zaczniemy od wielkiej lekcji, jaką mamy na kartach Biblii, lekcji z dziejów Izraela, ludu Bożego Starego Przymierza, jak to było z Duchem Bożym, który wtedy w stosunku do tego narodu wybranego działał. Otwórzmy sobie księgę proroka Izajasza, rozdział 63 i będziemy razem czytać od 7 wersetu, rozważając krok po kroku ten fragment Słowa Bożego. Od 7 wersetu czytamy o tym, że w historii Izraela był błogosławiony czas Bożej przychylności, Jego działania, nadnaturalnego, wspaniałego działania w Izraelu. Wspominam dowody łaski Pana, treść pieśni o chwale Pana. To wszystko, co nam Pan wyświadczył, wielką dobroć dla domu Izraela, którą okazał według swego miłosierdzia i licznych dowodów swojej łaski. Bo powiedział, owszem, to mój lud, synowie, którzy nie postąpią fałszywie, i stał się dla nich zbawcą. Nie on był przyczyną ich ucisku, to raczej anioł pochodzący od niego ich wybawił. W swojej miłości i litości odkupił ich, podniósł i nosił za dni dawnych w przeszłości. Oto parę zdań opisujących chwalebne czasy dziejów Izraela, gdy Bóg w cudowny sposób
objawiał pośród nich swoją obecność, kiedy fizycznie ich błogosławił, kiedy mieli wiele radości i entuzjazmu w swoich sercach, patrząc na to, jak Bóg cudownie ich chroni, jak ich prowadzi, jak wyprowadza ich z niewoli w Egipcie, jak przeprowadza ich przez Morze Czerwone. Niesamowite rzeczy się działy i to było chwalebne. Serca ich były podniesione. Dobrze było im, gdy Bóg tak cudownie działał pośród nich. Wtedy nie mieli smutnych min. Wtedy byli radośni, wtedy byli ożywieni bardzo. Opowiadali sobie wzajemnie o tym, czego Bóg wśród nich dokonywał. A dlaczego Izajasz mówi o tych rzeczach jako o wspomnieniu, a nie o teraźniejszości, o tym, że to się teraz dzieje? Ano dlatego, że z jakiegoś powodu to Boże działanie ustało pośród Izraela. I mówi o tym werset 10. Oni jednak pełni przekory zasmucali Jego Ducha Świętego. Wtedy zamienił się w ich nieprzyjaciela i sam przeciwko nim walczył. Jeden z najsmutniejszych wersetów Pisma Świętego. Bo mówi o tym, że ludzie, którzy doświadczali tyle obecności Bożej, zachowali jakąś przekorę w swoim sercu i z powodu tej przekory zasmucali Ducha Świętego. Zasmucali Go swoim postępowaniem, swoją postawą, słowami. Zasmucali Go. I tak go zasmucili, że nie tylko Bóg się wycofał, jak mówi tutaj ten werset, ale też sam zamienił się w ich nieprzyjaciela i zaczął walczyć przeciwko nim. To straszne, straszna rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Straszna rzecz, gdy Bóg staje się naszym przeciwnikiem. To, że diabeł jest naszym przeciwnikiem, to bułka z masłem w porównaniu z tym, gdyby sam Bóg stał się naszym przeciwnikiem. A Izrael się tego doczekał. Izrael popadł w taki stan. I gdy czytamy dalej ten tekst, to widzimy, że w pewnym momencie Bóg objawił, zaczął objawiać, że On jest skłonny do zmiłowania, do ponownego zmiłowania nad Izraelem. Że On, chociaż się gniewa, to nie gniewa się na wieki. Że Bóg wziął pod uwagę to, że teraz te pogańskie narody mogłyby mówić coś przeciwko Bogu. Że ten, który ten naród wybrał, wyprowadził z niewoli, że teraz ich jakby zostawił. I widzimy to tutaj w tych kolejnych wersetach. Potem jednak wspomniał dawne dni Mojżesza, swój lud. Gdzież jest ten, który ich wywiódł z morza, pasterzy jego stada? Gdzie jest ten, który umieścił w jego wnętrzu swego Ducha Świętego? Gdzie jest ten? Gdzie jest ten, dzięki któremu prawicy Mojżesza towarzyszyło jego wspaniałe ramię, który przed nimi rozdzielił wody, aby zapewnić sobie wieczne imię? Gdzie jest ten, który ich przeprowadził przez głębi jak konia po stepie, tak że się nie potknęli? Jak bydło, które się sprowadza w dolinę, tak Duch Pana sprawiał im odpoczynek. Tak właśnie prowadziłeś swój lud, aby zapewnić sobie wielką sławę. Prorok Izajasz oddaje myśl Bożą tutaj, jak Bóg przejmuje się tym, aby Jego chwała nie została zacieniona, jak zależy Mu na tym, aby w historii Jego ludu nie było takiego okresu, kiedy poganie mogą wyśmiewać imię Boże, kiedy mogą lżyć imieniu Bożemu, kiedy mogą kwestionować łaskę Bożą, miłość Bożą.
I właśnie te pytania sprawiają, że Bóg wspomina ten czas i zaczyna znowu dawać sygnał, że chce pomóc, że chce podnieść swój lud. I dalej mamy przedstawienie Bogu sytuacji, w jakiej się Izrael znalazł. Mamy modlitwę ludu Bożego, którą wyraża prorok Izajasz. Spójrz teraz z nieba i popatrz z wysoka ze swojej świątyni. Gdzie twoja żarliwość i męstwo? Nie powstrzymuj swych uczuć i swego miłosierdzia ku nam. Gdyż Ty jesteś naszym Ojcem, Abraham nas nie zna, Izrael nas nie uznaje. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, naszym Odkupicielem. Odwieczne jest Twoje imię. Dlaczego dopuściłeś, Panie, byśmy zboczyli z Twoich dróg? Dlaczego znieczuliłeś nasze serca na bojaźń przed Tobą? Zawróć ze względu na Twe sługi, na plemiona Twojego dziedzictwa. Wywłaszczyli Twój święty lud, uznali to za drobnostkę. Nasi nieprzyjaciele podeptali Twoją świątynię. Jest z nami tak, jakbyś od dawna wśród nas nie panował, jakby Twego imienia nie wzywano nad nami. Smutny stan ludu izraelskiego. W niewoli, wypędzeni, świątynia zniszczona, podeptana przez pogan. Ludzie wyrzuceni ze swego dziedzictwa. Smutny stan, bardzo przykry stan. Wygląda tak, jakby Boga wśród nich w ogóle nie było, jakby nie panował, jakby się tam wcale już nie modlono do Boga, jakby już nie było relacji. Taka jest sytuacja ludzi, którzy zasmucili Ducha Bożego. Taki jest stan ducha ludzi, którzy stracili społeczność z Duchem Świętym. I 64 rozdział od wersetu 1 rozpoczyna się zawołaniem. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Oby przed Twym obliczem zatrzęsły się góry. Jak ogień zapala chrust, a od ognia wrze woda, tak niechby objawienie Twego imienia nieprzyjaciołom sprawiło, że zadrżą przed Tobą narody. Jak wtedy, gdy dokonywałeś dzieł budzących lęk, dla nas nieoczekiwanych, tak obyś znów wstąpił, a przed Twym obliczem oby zatrzęsły się góry. I od wieków nie słyszano, w uszy nikomu nie wpadło, oko nie widziało, poza Tobą Boga, który by działał na rzecz tego, kto Go oczekuje. Wychodzisz naprzeciw czyniących z radością sprawiedliwość. Tacy na Twoich drogach pamiętają o Tobie. Mimo, że Ty się gniewałeś, my odwiecznie trwaliśmy w grzechu i mamy być zbawieni? Tak, taka jest nadzieja ludu Bożego, taka jest nadzieja w tej modlitwie. Oby Bóg znowu wstąpił, oby rozdarł niebiosa. To jest taki obraz jak w Izraelu, gdy ktoś nie zgadzał się dłużej z tym stanem rzeczy, to wyrażał to w ten sposób, że rozdzierał szaty. I tutaj jest ten obraz, oby Bóg rozdarł niebiosa jako swoje szaty, rozdarł i wstąpił i dokonał zmian w Izraelu, żeby tak już dłużej nie było. I ta wielka historia, długoletnia historia, całe dzieje Izraela od okresu świetności do wielkiego upadku, do całkowitego utracenia społeczności z Bogiem i milczenia Boga przez 430 lat, czas milczenia, kiedy prorocy się nie odzywali. Ta nadzieja, że Bóg przyjdzie znowu i zacznie działanie. To wielka historia, która pasuje do życia niejednego z nas. Bo każdy z nas ma, jak jest uczniem Jezusa, ma społeczność z Bogiem od jakiegoś czasu, wie, na czym polega naśladowanie Jezusa,
ma w swojej historii czas błogosławiony, czas obecności Bożej, czas, kiedy chodziliśmy pół metra nad ziemią, czas radości duchowej, że nasze imiona są zapisane w niebie, że należymy do Pana, że On wypełnia nasze życie, że On nas prowadzi. Cudowny czas. Znamy ten czas, prawda? Mamy to w naszej historii. Ale obawiam się, że nie wszyscy mogą o tym czasie mówić w czasie teraźniejszym. Że niektórzy z nas utracili tę świeżość społeczności z Bogiem. Że niektórzy nie mają żywej społeczności z Duchem Świętym. I rzecz w tym, żeby ta historia, smutna historia dziejów Izraela zaświeciła nam dzisiaj i zachęciła nas właśnie do takiej postawy, jaką wyraził prorok Izajasz. Że tak dłużej być nie może. Że ten stan zasmucenia Ducha Bożego i milczenia Bożego i braku działania Bożego w naszym życiu nie może trwać dłużej. Tak nie może być dłużej. Niechby Pan rozdarł niebiosa i zstąpił. I zstąpił do naszego życia na nowo i objawił swoją chwałę znowu. No ale jak On może to zrobić, jeżeli jest zasmucony? On nie przyjdzie, jeśli jest notorycznie zasmucany w naszym życiu. On się wycofał. On jest świętą osobą. On się nie zgodzi na to, żebyśmy robili różne rzeczy grzeszne, które go zasmucają, a on by dalej niezmiennie działał w naszym życiu i pocieszał nas, i wspomagał nas, i prowadził nas, mówił do nas na co dzień. O nie! Do tego potrzeba, żebyśmy pokutowali, żebyśmy zmienili nasze postępowanie. I chciałbym, żebyśmy teraz zrobili taki przegląd tego, co zasmuca Ducha Świętego. Przegląd na podstawie tego, kim jest Duch Święty i jak Duch Święty działa. Żebyśmy na tej podstawie zastanowili się i przemyśleli, co zasmuca Ducha Świętego. Czy czasem coś takiego nie ma miejsca w naszym życiu. Po pierwsze, Słowo Boże uczy nas, że Duch Święty jest opiekunem, jest duchem prawdy. Tak mówił o Duchu Świętym nasz Pan Jezus Chrystus, zapowiadając w 14 rozdziale Ewangelii Jana w 16 wersecie czytamy: ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Tak powiedział Jezus do swoich uczniów. I mówił o Duchu Świętym jako o opiekunie. Tak jest w nowym przekładzie. To jest słowo greckie parakletos, które znaczy wezwany na pomoc, obrońca, ten, kto broni czyjejś sprawy przed sędzią, adwokat, opiekun, pocieszyciel, jak Biblia Warszawska oddaje to słowo, doradca prawny, rzecznik. To jest całe znaczenie tego słowa parakletos, o którym mówił Pan Jezus. I weźmy sobie teraz tak na nasz ludzki rozum. Wyobraźmy taką sytuację, że ktoś prosi nas o radę. Bardzo prosi, żebyśmy mu poradzili, bo sam sobie nie radzi. I my udzieliliśmy tej rady, a on wcale z tej rady nie skorzystał. Zrobił po swojemu. Albo ktoś wie, jak bardzo nie lubimy kłamstwa, jak nas boli, gdy stykamy się z kłamstwem.
A mimo to w żywe oczy kłamie przy nas, kłamie jak z nut, nie, w ogóle nie patrząc na to, że my to obserwujemy. To, co się wtedy z nami dzieje, to nas to zasmuca. To nam jest wtedy bardzo smutno. Udzieliliśmy dobrej rady, a on to zignorował i robi po swojemu. To po co w ogóle pytał o radę? Po co prosił? I czego powinniśmy się nauczyć z tego wątku, że Duch Święty jest naszym doradcą, jest naszym opiekunem, broni nas, prowadzi, jest duchem prawdy. Że nasze lekceważenie rad Ducha Świętego, nasze kłamstwa głęboko zasmucają Ducha Świętego. Tego powinniśmy się nauczyć. Kto jest człowiekiem wierzącym, kto ma Ducha Świętego, ten słyszy rady Ducha, że trzeba tak zrobić albo tak zrobić, że trzeba pójść, że trzeba podać rękę, że trzeba się odezwać, że trzeba przeprosić, że trzeba poprosić, że trzeba zareagować. Duch Święty udziela nam rady, nie idź, albo nie dzwoń, albo zadzwoń, przestań milczeć, odezwij się pierwszy. Duch Święty nam radzi. I gdy my tych rad nie słuchamy, gdy robimy po swojemu, mimo tego, żeśmy słyszeli ten wewnętrzny głos Ducha, to bardzo zasmucamy Ducha Świętego. I się mielibyśmy dziwić, że On potem do nas nie mówi, że się wycofał, bo jest zasmucony. Pismo Święte uczy nas, że Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Niedawno sporo mówiliśmy podczas nabożeństwa na ten temat. 16 rozdział Ewangelii Jana, 7 werset, słowa naszego Pana o Duchu Świętym. Lecz ja mówię wam prawdę, lepiej dla was, abym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. Co do sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie. A co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. Duch Święty wykonuje tę pracę. Stale wykonuje tę pracę, że przekonuje człowieka, wykazuje człowiekowi, co jest grzechem, co jest sprawiedliwością w Bożych oczach i że zbliża się sąd. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład jako prowadzący zespół pracowników powiedzieliśmy swoim podopiecznym, co jest ważne i jak to osiągać w pracy, a oni po tygodniu odeszli od tych wytycznych i nadali sprawom własne inne znaczenie niż my im mówiliśmy. Co przeżywamy w tej sytuacji? Smutno nam się robi, żeśmy zrobili szkolenie, że zrobiliśmy odprawę, nie jedną, żeśmy im tłumaczyli, co, jak będziemy osiągać w tej pracy, co, jakie priorytety sobie ustawiamy. A oni po krótkim czasie wrócili do swoich własnych koncepcji i robią dalej po swojemu. I pomyślmy, co przeżywa Duch Święty, który, gdy się nawracamy do Boga, gdy się odwracamy od świata, On nam uświadamia, pokazuje. W jednej chwili człowiek
chwyta, co jest grzechem, a co jest dobre. W jednej chwili jest już wiadomo, że tego i tamtego już więcej robić nie będę, bo Duch Święty mi to objawił, że to jest grzech, że to się Bogu nie podoba. W jednej chwili staje się jasne, jak ofiara Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od naszych grzechów. Staje się jasne, jakie są wartości, jaki jest system wartości Nowego Testamentu, Nowego Przymierza. I to jest chwalebny okres, to jest piękny czas. Ale niestety zdarza się w życiu niektórych ludzi, że po jakimś czasie zaczynają wracać do dawnego. Że zostawiają te normy, które Duch Święty im objawił. Że liberalizują swoje poglądy. I chcę powiedzieć, że liberalne podejście do grzechu, ustanawianie własnych kryteriów sprawiedliwości, przemilczanie nadchodzącego Sądu Bożego, to głęboko zasmuca Ducha Świętego. I jeśli Duch Święty to widzi w nas, żeśmy nabrali nowego spojrzenia na grzech, że już ten grzech nas tak nie razi, nie tylko w innych, ale nawet we własnym życiu przestał nas razić, że mamy takie jakieś nowe poglądy, że ostatecznie Bóg się nad wszystkimi zmiłuje, że nie przestańmy straszyć się sądem Bożym i tak dalej. To gdy coś takiego się dzieje z chrześcijaninem, to ten chrześcijanin zasmuca Ducha Świętego. I co się dziwić, że potem nie ma tej obecności Ducha Świętego, nie ma działania Ducha Świętego. Po trzecie, Pismo uczy, że Duch Święty wprowadza nas w głębsze poznanie. Pan Jezus w dalszych wersetach 16 rozdziału Ewangelii Jana mówił tak, 12 werset. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Czyli Jezus zapowiedział, że Duch Święty weźmie tych uczniów, a już wiemy, że to stało się w Dzień Zielonych Świąt, święto Pięćdziesiątnicy. Wtedy Duch Święty przyszedł, napełnił tych uczniów i zaczął im objawiać rzeczy, których przedtem nie mogli zrozumieć, nie mogli przyjąć. I normalną rzeczą w życiu Kościoła, w życiu chrześcijanina jest ta stała otwartość na Ducha Świętego, żeby On nam więcej objawił z Jezusa. I pamiętamy ten głód Słowa Bożego, głód duchowych rzeczy na początku. Pamiętamy, jak żeśmy się zaczytywali w Biblii, jak chcieliśmy poznawać więcej i więcej. Ale czy to jest w nas wciąż obecne? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że z kimś potrzebującym uzupełnienia wiedzy umówiliśmy się, że będziemy udzielać mu korepetycji, a on wcale na te korepetycje nie przychodzi. My poświęcamy czas, zostawiamy inne sprawy i przychodzimy, bo mamy mu, bo on potrzebuje, bo on sam prosił. Ale wcale nie przyszedł raz i drugi nie przyszedł, bo coś tam. Jakże to nas zasmuca, nawet oburza, powiedziałbym, jeśli byśmy się znaleźli w takiej sytuacji. A co ma powiedzieć Duch Święty, który przyszedł do ciebie i do mnie, żeby nam pogłębić znajomość Jezusa, żebyśmy lepiej poznali Jezusa. To jest Jego dzieło, to jest Jego zadanie. On
po to przyszedł do Kościoła, żeby nam, którym brakuje poznania, tak niewiele Pana znamy, żeby nam Jezusa więcej i więcej objawić. I co ma powiedzieć, gdy On przychodzi, żeby to zrobić? My nie mamy czasu. Nie mamy czasu otworzyć Biblii, nie mamy czasu skupić się na Słowie Bożym, nie mamy czasu przyjść na nabożeństwo, nie mamy bo to, bo tamto, bo dzieci, bo praca, bo ogródek, bo fryzjer, bo mechanik samochodowy, bo to, bo tamto, bo trzeba, bo... Nasz brak zainteresowania głębokim poznaniem Syna Bożego Jezusa Chrystusa zasmuca Ducha Świętego. Pan jest zasmucony, Duch Święty jest zasmucony, gdy widzi, jak my mamy czas na różne inne sprawy, na obejrzenie wiadomości i na to, i na siamto, na zadbanie o kondycję fizyczną, o różne tam inne sprawy, a nie mamy czasu, by poznawać lepiej Jezusa, by usiąść u stóp Pana i poznawać Go. Idźmy dalej. Biblia mówi, że Duch Święty zamieszkuje w nas. 1 Koryntian 3,16. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? No wiemy. No wiemy to ze Słowa Bożego. Wiemy. Nawet mamy swoje własne doświadczenie, jak to jest dobrze być pewny tego, odczuwać to, że Duch Święty w nas mieszka. Jak jest lekko, jak jest radośnie w tym mieszkaniu wtedy, kiedy On jest, kiedy On przebywa. Jest tam porządek, jest tam Boży ład wtedy w tym wnętrzu człowieka. Chce się żyć, chce się iść, chce się służyć, chce się przebywać w tej obecności Pana. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś notorycznie zanieczyszcza nam nasze mieszkanie i burzy w nim porządek zgodny z naszym poczuciem estetyki i ładu poprzez wnoszenie do tego mieszkania niechcianych przez nas sprzętów. Co wyjdziemy, wracamy, to naniósł do naszego mieszkania jakiś gratów, jakiś kartonów, czegoś tam. Co się wtedy z nami dzieje? Jesteśmy zasmuceni, zdegustowani, podrażnieni, oburzeni z tego powodu, że On nam nasze mieszkanie tak zanieczyszcza. A co ma powiedzieć Duch Święty, który zamieszkał w nas, jak mówi Pismo, a my Mu teraz do tego mieszkania wrzucamy różne śmieci? Zanieczyszczamy to mieszkanie jakimiś filmami, jakąś dziką muzyką, jakimiś ideami niestworzonymi, jakąś cielesnością, jakimś żarciem, piciem, myśleniem tylko o tym, co ma powiedzieć Duch Święty. Uciekajcie przed nierządem, czytamy w 1 Koryntian 6,18. Każdy grzech, którego człowiek się dopuszcza, ma miejsce jakby poza jego ciałem. Kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, oraz że już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni? Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Grzechy nieczystości seksualnej głęboko zasmucają Ducha Świętego. Każdy grzech zasmuca Ducha Świętego. Duch Święty
Pismo mówi, że nas prowadzi. To jest Jego rola. Po to został dany Kościołowi. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Czytamy Rzymian 8:14. Taki był, taki jest Boży plan. Nie? Jak Mu się dajemy prowadzić? Czy jesteśmy posłuszni, jak idziemy tam, gdzie On nas prowadzi, czy zbaczamy na swoje drogi? Jakże łatwo nam przychodzi zrobić po swojemu, zejść na własne ścieżki. I trzeba to powiedzieć, że nasze chodzenie własnymi drogami, robienie po swojemu głęboko zasmuca Ducha Świętego. I co? I dziwimy się, że jakoś tak nie odczuwamy obecności Ducha Świętego, mocy Ducha Świętego w naszym życiu? Jeśli robimy po swojemu, to Duch Święty się wycofuje. To idźcie, róbcie po swojemu. Po szóste, Duch Święty ma i rozdziela dary Ducha. Tak nas uczy Pismo. 1 Koryntian 12 rozdział, 4 werset. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości. Drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu Duch daje wiarę, drugiemu ten sam Duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. I ponieważ Duch Święty przychodzi z tymi darami, o których tu przeczytaliśmy, ma ich dużo dla Kościoła, dla wszystkich ma dary, jak powinniśmy podchodzić, reagować na tę prawdę, że On ma dla nas dary? 14 rozdział 1 listu do Koryntian, 1 werset. Gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Wyobraźmy sobie, że dokładnie wiedząc, czego ludzie naprawdę potrzebują, przyjechaliśmy z tym do nich, gotowi ich obdarować, a oni nie okazują żadnego specjalnego zainteresowania tymi darami. A dalej się tam zajmują, próbują robić coś tam. Mamy na przykład wspaniałe narzędzia, które by mogli użyć, a oni dalej tylko mają siekierę, młotek i tam coś jeszcze. I nie są zainteresowani tymi narzędziami, które przywieźliśmy. Smutno nam się robi, bo my wiedzieliśmy, co oni potrzebują. Im to przynieśliśmy, chcemy im to podarować. A oni wcale nie są zainteresowani tymi darami. A co ma powiedzieć Duch Święty, który przyszedł do Kościoła z tymi darami, wspaniałymi darami, dzięki którym i sobie wzajemnie możemy usłużyć i Boże cele osiągać i mieć w tym pozytywnym słowa znaczeniu sukces w naszym życiu chrześcijańskim. Ale Duch Święty widzi, że my uganiamy się za różnymi sprawami, a tych darów nie bierzemy. Nie. Pragniemy ich, nie dopytujemy się o nie, nie zabiegamy o nie. Ot po prostu sobie żyjemy całe lata. I co z tego, że on ma dary? No niech sobie ma. No my tak nie powiemy, przepraszam, tak nie powiemy. Ale naszym życiem dajemy mu do zrozumienia, że my tak, dobrze, że ma dary, ale to tak jest trochę wymagające mieć te dary. To może lepiej. Nasz brak zainteresowania darami Ducha i gorącego ich pragnienia głęboko zasmuca Ducha Świętego. Bracia i siostry, corocznie mamy święto zesłania Ducha Świętego. Śpiewamy piękne pieśni
o Duchu Świętym. A jakże? Wygłaszamy kazanie o Duchu Świętym. Jakąś konferencję nawet zrobimy o Duchu Świętym wkrótce. Lecz jakże często brakuje nam w tym obecności Ducha Świętego. Są słowa, wzniosłe słowa, hasła, ale tak w tej rzeczywistej obecności Ducha Świętego jakoś nie ma, nie odczuwamy. Jaka może być tego przyczyna? Dzisiaj próbujemy jedną z nich zdiagnozować. Przyczyną tego jest to, że Duch Święty jest zasmucony. W moim życiu jest zasmucony. W naszym życiu jest zasmucony. List do Efezjan 4:30 mówi: nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Duch Święty jest Bogiem. Jako Bóg nie podlega żadnym naciskom. On cokolwiek czyni, to czyni suwerennie. Działa tak, jak chce. On nie musi niczego robić w naszym życiu. On przyszedł z określonymi darami, w określonym celu, żeśmy to troszkę wyłuszczyli, niektóre przypadki przedstawili. On przyszedł, by to robić dla nas, by działać w naszym życiu, by być obecnym w naszym życiu, byśmy prowadzili chwalebne, wspaniałe życie. Ale działa, jak sam chce. Jest świętą osobą, a więc jako osoba może zostać zasmucony. I gdy jest zasmucony, to się wycofuje, to milknie, to przestaje do nas mówić. I my sobie śpiewamy dalej, jak Izrael śpiewał pieśni i grali, i ofiary składali i tak dalej, ale to było puste, bo Duch Boży odszedł od nich. I my sobie możemy też urządzać nabożeństwo jedno po drugim i robić różne rzeczy, ale jeśli zasmucamy Ducha Świętego, to On nie będzie w nas się objawiał. To my możemy sobie to wmawiać, że On jest z nami, że działa. I możemy ogłaszać, choćby nie wiem, jak ustami jak ważnego człowieka, niech Duch stąpi i niech tam to zrobi w tej ziemi i tak dalej. On się w coś takiego nie wmanewruje. Jeśli jest zasmucony, to będzie na boku. To nie będzie działał. Chcemy mocy Ducha Świętego? Chcemy świeżego powiewu Ducha? Pragniemy obecności Ducha Świętego? To przestańmy zasmucać Ducha Świętego w naszym życiu, bracia i siostry. To najlepsze, co możemy zrobić na okoliczność święta zesłania Ducha Świętego. Jeżeli odczuwasz brak obecności Ducha, a ta obecność jest odczuwalna, to nie jest teoria. Obecność Ducha Świętego jest odczuwalna w sercu, w umyśle. To nie jest martwa litera, którą sobie wmawiamy. Ten, kto chodzi w Duchu Świętym, ten, kto ma społeczność z Duchem Świętym, wie, że ma tę społeczność. To nie jest stan teoretyczny. To jest coś praktycznego. I to, co możemy zrobić na okoliczność święta zesłania Ducha Świętego, gdy odczuwamy brak Ducha Świętego, to nie tylko tak sobie zawołać: przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, tylko przede wszystkim przestańmy zasmucać Ducha Świętego. W naszym życiu, jutro, pojutrze, dzień po dniu, przestańmy zasmucać Ducha Świętego w taki sposób, jak opisaliśmy, jeszcze inny. A wtedy obecność Ducha Świętego się objawi. Trzeba nam pokuty, bracia i siostry. Aby przestać zasmucać Ducha Świętego, sami się zasmućmy nad sobą, nad swoimi grzechami, zapłaczmy nad sobą
A wtedy On to zobaczy, że my żałujemy tego, żeśmy Go zasmucili. I przyjdzie, rozedrze niebiosa i stąpi. I zacznie działać na rzecz swojego Kościoła, na rzecz swojego dziecka. Zacznie działać. Mamy w Biblii przykład człowieka, który zasmucił Ducha Świętego bardzo swoim grzechem. W Psalmie 51 król Dawid zapłakał nad sobą. Czytamy tak, Psalm Dawida. Dawid był wówczas po swym upadku z Batszebą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski. W swojej wielkiej litości wymasz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mej winy i oczyść mnie z mego grzechu. Gdyż jestem świadom swych przestępstw, mój grzech mam wciąż przed oczami. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twoje napomnienie, jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. Rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu, grzesznym poczęła mnie matka, a dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy, dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. Spraw, bym mógł usłyszeć radość i wesele. Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś. Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami i wymasz wszystkie me winy. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże. Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość Twojego wybawienia. Wesprzyj na nowo duchem żarliwości. Powstańmy, bracia i siostry. Ta modlitwa Dawida niech nas zainspiruje. Jemu stało się jasne, że z powodu grzechu, z powodu tego, że zasmucił Ducha Bożego, Duch Święty od Niego odchodzi, a On nie chce tego. On chce, żeby ten Duch wrócił i dlatego woła do Boga o czyste serce, o odnowienie, o prawość Ducha, o to, żeby mógł dalej być przed Bożym obliczem i aby Duch Święty nie został mu odebrany, aby znowu mógł się radować, aby cieszył się tą obecnością Bożą w swoim życiu. My też tak, bracia i siostry, zróbmy. Przestańmy zasmucać Ducha Świętego. Jeśli dostrzegacie w sobie takie właśnie momenty, takie chwile, takie stany, że Duch Święty jest z tego powodu zasmucony, to pokutujmy dzisiaj przed Panem. Dzięki łasce Bożej jest to możliwe, aby każdy z nas chodził w radości Ducha Świętego. Aby Duch Święty, patrząc na nasze życie, słuchając tego, co mówimy, obserwując nasze zachowanie, radował się, że zamieszkał w kimś takim, że kogoś takiego uczy, że kogoś takiego prowadzi, że kimś takim się zajmuje. O, to jest możliwe, przez łaskę Bożą to jest możliwe, abyśmy przestali zasmucać Ducha Świętego, abyśmy Mu sprawiali radość w naszym życiu i sami z tego mieli wielką korzyść, bo nie ma lepszego stanu jak to, gdy właśnie żyjemy zgodnie z Duchem Świętym, jak żyjemy według Ducha, jak według Ducha postępujemy. Nie ma lepszego stanu serca, nie ma większej radości, jak właśnie tak żyć. I dlatego zawołajmy wspólnie razem, zwróćmy się do Pana, zgłośmy się, że Go przepraszamy, żeśmy Go zasmucali, poprośmy o to, aby napełnił nas na nowo, aby nam przebaczył to, żeśmy Go zasmucali. I postanówmy przed Panem koniec z tym zasmucaniem Ducha Świętego. Nie będę dłużej zasmucać Ducha Świętego. Będę sprawiać Mu radość. O, drogi Panie, dziękuję Ci za to, że dałeś nam Ducha Świętego, że spełniłeś obietnicę Ojca i posłałeś Ducha Świętego do Kościoła wtedy w dzień Pięćdziesiątnicy, aby zamieszkał, aby przebywał, aby prowadził, aby objawiał Ciebie nam.
którzy Ciebie jeszcze tak słabo znamy, aby nas napełniał, aby obdarowywał nas darami. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, dziękuję Ci bardzo. Panie, ale też kajam się dzisiaj przed Tobą z tego powodu, że w moim życiu tak często zasmucam Ducha Świętego. Przepraszam Cię, Duchu Święty, że Cię zasmucam swoją samowolą, swoimi własnymi drogami, zbaczanie na własne ścieżki, robieniem po swojemu, brakiem zainteresowania tym, co Ty naprawdę chcesz mi objawiać, brakiem posłuszeństwa Twojemu głosowi. Przepraszam Cię za to, Duchu Święty. I wyrażam dzisiaj pragnienie, że chcę przestać Cię zasmucać, że chcę tak żyć, aby Cię już nie zasmucać, abyś miał radość z tego, że jestem uczniem Jezusa, że Ty zamieszkałeś w moim sercu. O, modlę się o to, aby to w moim życiu było stałym doświadczeniem. Ta radość w Duchu Świętym, ta radosna społeczność, to radosne nastawienie wynikające z tego, że Ty nie jesteś zasmucony, że Ty mieszkasz, że Ty działasz, że objawiasz swoją moc, swoją mądrość, że mnie prowadzisz. Modlę się o to. Modlę się o to też dla braci i sióstr, aby w naszym zborze było wiele radości ze społeczności Ducha Świętego. Modlę się o to, aby było jak najmniej takich sytuacji, gdy mówimy, że Ty jesteś, a Ciebie nie ma. Gdy mówimy, gdy śpiewamy o Tobie, że Ty jesteś, a czujemy w środku pustkę i nasz umysł jest gdzie indziej. O Panie, przebacz nam takie stany i zachowaj nas, aby tego więcej między nami nie było. Modlę się, pomóż nam w tych dniach naprawić naszą relację z Duchem Świętym i Go więcej nie zasmucać i zaprzestać zasmucania Ducha Świętego. Wspomóż nas, proszę o to. Proszę o to, Panie. Oto jesteśmy. Nie chcemy udawać lepszych niż jesteśmy, bo przecież w ogóle Tobie niczego nie wmówimy. A Ty, widząc, co się z nami dzieje, tak nieraz zasmucony odchodzisz, bo nie możesz na to patrzeć, bo nie możesz w tym brać udziału, bo nie możesz znieść obłudy, dwulicowości naszego życia, bo nie możesz znieść naszego nieposłuszeństwa Słowu Bożemu. Przepraszamy Cię za to i prosimy, abyś nas wspomógł i pozwolił wrócić do bliskiej, otwartej, prawdziwej społeczności z Tobą.